Wielkopolskie to obok mazowieckiego i śląskiego jedno z najbardziej hojnych województw, bo aż 1/10 wszystkich wpłat z 1% za 2020 rok pochodziła od jego mieszkańców. Każdego roku przybywa tych, którzy podczas rocznych rozliczeń z fiskusem przekazują 1% swojego podatku organizacjom pozarządowym. Gdybyśmy sięgnęli do początku w ogóle wprowadzania mechanizmu 1%, a więc możliwości przekazania tej dyspozycji przez podatników, to grono podatników, jak i również kwota zupełnie inaczej wyglądała niż z perspektywy tego roku. A co za tym idzie, ta świadomość wśród nas co do możliwości podzielenia się częścią swojego podatku i wybrania konkretnej organizacji pożytku publicznego, czy też wsparcia konkretnych działań przez organizację OPP, rzeczywiście rośnie z roku na rok. W rozliczeniu za rok 2020, jeżeli chodzi o kraj, to ponad 15 milionów osób, 15 milionów podatników skorzystało właśnie z tego mechanizmu. Natomiast jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, to blisko 1,5 miliona podatników właśnie taką decyzję podjęło i podzieliło się częścią swojego podatku, a to jest około 44 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Równie hojni są mieszkańcy powiatu konińskiego i Konina. Udział powiatu konińskiego w tych danych statystycznych jest dość znaczny. Choć ta tendencja dotyczy wszystkich, całej Wielkopolski, z roku na rok grono osób korzystających z tej możliwości, a tym samym kwota, która przekazywana jest, rośnie. A w tym roku zebrało się tego ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy Konińskiego nigdy nie szczędzili pieniędzy z podatków na cele społeczne. Państwo zawsze byli tym powiatem i tym regionem, który miał dość spory udział w tej całościowej kwocie, jaka przekazywana jest przez wielkopolskich podatników. I nieważne, jak wysoka jest to kwota, bo gdyby każdy w ten sposób przekazał choć po kilka złotych, to w efekcie uzbierałaby się niezła suma. To, co chyba jest najważniejsze z perspektywy organizacji pożytku publicznego i tego mechanizmu, jaki został zaproponowany podatnikom, to, że liczy się skala i każda najdrobniejsza kwota, choć być może z perspektywy podatnika wydawałoby się, że te, nie wiem, 3-4 złote to jest tak niewiele, ale jeżeli właśnie popatrzymy przez pryzmat skali i pomnożymy sobie to przez na przykład 1000 osób wpłacających, to już nie jest to 3 złote, tylko dużo, dużo większa suma. Jak podkreśla rzecznik IAS, nic nas to nie kosztuje, bo pieniądze przekazywane na rzecz organizacji społecznych to 1% z całej sumy, jaką w ciągu roku oddajemy do budżetu państwa. Tak naprawdę decydujemy, że część naszego podatku, który oddajemy tak do budżetu państwa, trafia nie do wspólnej skarbonki, tylko jest on dystrybuowany na konkretny cel, na konkretną organizację pożytku publicznego. W ten sposób na pewno możemy wspierać organizacje działające gdzieś tam w okolicy naszego miejsca zamieszkania, czyli wspierać tutaj te organizacje, które lokalnie działają. Wystarczy podczas wypełniania PIT-u wpisać numer KRS organizacji, którą zamierzamy wesprzeć, a w ten sposób 1% naszego podatku zamiast do wspólnej skarbonki trafi na wskazany przez nas cel.